Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhausnieruchomości.pl Telefon 722 012 002 Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. W Radoszycach już w najbliższych miesiącach może powstać gminny żłobek. Warunek jest jeden zainteresowanie rodziców tego typu usługą. Żłobek znalazłby się w tym samym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Za cztery dni kończy nam się tak zwana trwałość projektu, bo odnośnie żłobka próbowaliśmy już kilka lat temu, natomiast niestety trwałość projektu nas zmusiła do jednego jednej rzeczy istotnej, żebyśmy przeczekali cierpliwie 5 lat. Tak jak powiedziałem, za cztery dni. Kończy nam się trwałość projektu, i w tym momencie możemy rozszerzyć naszą możliwość tego właśnie budynku. Nie tylko oddziały przedszkolne, ale również oddział żłobka. Gmina nie ogranicza ilości ewentualnych oddziałów. Będzie ich tyle, na ile rodzice wykażą zainteresowanie. Burmistrz Pękala apeluje o wypełnianie anonimowych ankiet z wstępnymi deklaracjami chęci przyprowadzania swoich pociech do żłobka. W tym celu, Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa taką pewną ankietę, bo chcieliśmy się właśnie przygotować do tego, jak należy, i od, ta ankieta będzie udostępniona e, od 1 marca. Ona będzie właśnie do dyspozycji dla Państwa w przedszkolu i będzie do dyspozycji również na stronie Urzędu Gminy Radoszyce. Zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tej ankiecie, wówczas byśmy zobaczyli skalę, ile osób by było chętnych, żeby skorzystać z tej możliwości. Jeśli będziecie, szanowni państwo, właśnie zainteresowani, wtedy wówczas następny etap, czyli nabory, a okres taki wakacyjny, chcemy dostosować nasz oddział, jeden czy dwa, zobaczymy ewentualnie, prawda, jakie będzie zainteresowanie, do właśnie... Oddziału związanego z naszym żłobkiem. Również kadra przedszkola rozpoczyna już pierwsze kroki związane z przygotowaniem się do powstania oddziałów żłobkowych. Pojawia się po raz pierwszy możliwość, że możemy z tym problemem się zmierzyć. Tak jak wcześniej pan burmistrz, pan burmistrz wspomniał, kończy nam się trwałość projektu. W związku z tym zaczynamy podejmować pierwsze kroki w celu no przynajmniej rozpoczęcia procedury tworzenia żłobka. Serdecznie państwa zapraszamy do wypełnienia. Wypełniania ankiet, chcemy zapoznać się z Państwa opiniami, chcemy poznać Wasze potrzeby i jeżeli tylko ta możliwość się pojawi, Państwa oczekiwania takie będą, wyjdziemy im naprzeciw i myślę, że z tym problemem się zmierzymy, znając Pana burmistrza skutecznie. Gminny plan zakłada, że żłobek ruszy od 2 września, czyli od początku roku szkolnego 2024-2025.